z kolei drużyna Singapuru. 40. jubileuszowy Puchar Króla Tajlandii. To jest przedostatni mecz tego turnieju. Po meczu Polaków z Singapurem jeszcze spotkanie Danii z Tajlandią. Oto skład biało-czerwonych. W bramce z numerem pierwszym Sebastian Przyrowski, a dalej z dwójką Łukasz Mierzejewski, z numerem czwartym Maciej Sadlok, z piątką Dawid Nowak, z szóstką Kamil Glik, z siódemką Maciej Iwański, z numerem dziewiątym a reprezentacji Singapuru już jest w narożniku boiska, już przygotowuje się do wykonania tego stałego fragmentu gry. I teraz mieliśmy mnóstwo szczęścia, bo Singapur mógł prowadzić. Instynktowna obrona Mariusza Pawełka, a grający z numerem 5 Afik Yunos mógł pokonać naszego bramkarza. Takie dość desperackie wejście, czyhał tam jeszcze na piłkę Aleksander Duric, ale dobrze spisał się Pawełek. Drugi minutach, które już za nami, czekaliśmy na grę bardziej efektowną, przede wszystkim grę ofensywną, która kończona będzie strzałami. Tymczasem teraz Sebastian Przyrowski z dużym trudem broni strzał grającego z numerem 5 Afika Yunosa, 19-latka. Zobaczmy. Bardzo nieprzyjemne uderzenie, ładna interwencja Przyrowskiego. No i rywale będą wykonywać już Singapuru. Przydałaby się szybsza trochę akcja, szybsze rozegranie piłki. Sadlok do Rybusa, nie ma spalonego, dojdzie do tej piłki pomocnik Legii Warszawa. Okazja do strzelenia gola, jest piłka w siatce, ale ten gol nie zostanie, proszę Państwa, uznany. No Jacek Kiełb trafił do siatki, ale arbiter tego meczu, Selepam Joey Sikobe, uznał, że wcześniej Dawid Nowak faulował obrońcę Singapuru. Były zastrzeżenia spore do sędziego z Tanzanii meczu z Tajlandią. To niewykluczone, że dziś możemy mieć powtórkę. Nie wiem, czy w tej sytuacji tą akcję Dawida Nowaka można uznać za faul, no ale decyzja sędziego jest jednoznaczna. Będzie rzut wolny dla Singapuru, a rezultat się nie zmienia. Wciąż jest 0-0. Przerwa w grze. No w tej chwili Afik Yunos potrzebuje pomocy lekarskiej. Młody obrońca reprezentacji Singapuru przy tej akcji. No zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało. Dośrodkowanie Macieja Rybusa. No jeśli ktoś tu faulował, to Afik Yunos raczej. I myślę, że ta decyzja jest jednak potwierdzeniem tego, że sędziowanie na turnieju o Puchar Króla Tajlandii stoi niestety na bardzo niskim poziomie. Dobrze ustawił się. Właściwie tam nie było żadnego ruchu Dawida Nowaka. A jednak nie. A jednak mamy rzut karny dla naszego zespołu. Czyli to jest, czyli jednak faul zakwalifikowany Afika Yunosa. Robert Lewandowski stanie przed szansą. No nie było to jednoznacznie pokazane, ale będziemy mieli okazję. Ponarzekałem trochę na sędziego. Tymczasem okazuje się, że zupełnie niesłusznie, bo arbiter przyznaje 11 dla naszego zespołu, nie uznając równocześnie trafienia Jacka Kiełba. Robert Lewandowski przed szansą jest, proszę Państwa, gol. Przerywa zatem taką złą passę, która trwała dość długo od meczu z San Marino w Kielcach. Robert Lewandowski, kiedy nie mógł trafić do siatki rywali. Zobaczmy, Hassan Sani pokonany. I prowadzimy od 26 minuty w tym meczu 1-0. Jeszcze nasi piłkarze, ale nie potrafimy cały czas. Właśnie takim podaniem, może teraz Robert Lewandowski, jest gol numer 2 w tym meczu. Kiedy na początku spotkania takie prostopadłe podanie doszło do Lewandowskiego, ale sędzia podniósł chorągiewkę, zwracałem uwagę na to, że właśnie takiej gry trzeba szukać. Teraz wreszcie dobre, dokładne dogranie do Lewandowskiego i prowadzimy w meczu z Singapurem 2-0. Lewandowski zalicza swoje piąte trafienie w reprezentacji Polski.
Może ten występ pozwoli trochę uwierzyć, odblokować się zawodnikowi, bo już kilka meczów bez zdobytego gola Roberta Lewandowskiego. Trochę to pewnie Iwański. Bardzo ładnie teraz rozegrana piłka z Rybusem. Prostopadłe podanie do Lewandowskiego. Szansa dla naszego zespołu. Jeszcze nie koniec tej akcji. Robert Lewandowski, Rybus. Lewandowski zablokowany w ostatniej chwili. Ale teraz mogło się to podobać. Kilka krótkich zagrań z pierwszej piłki. Prostopadłe znów zagranie do Lewandowskiego. Teraz Maciej Iwański, ale tam zbyt wielu przeciwników, by decydować się na strzał. Zablokowane to uderzenie z dystansu Tomasza Bandrowskiego. No może to jest początek trochę lepszej gry biało-czerwonych, choć cały czas trzeba też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w obronie, a tam zwłaszcza po stałych fragmentach gry nie działo się najlepiej. Teraz też poradzili sobie piłkarze Singapuru i tracimy gola w 39. minucie spotkania za sprawą Shi Jiayi. 26-letni piłkarz, to jest naturalizowany Chińczyk grający w drużynie Singapuru, strzela bramkę, która jest karą trochę za beztroską i słabą grę naszych zawodników w defensywie. No zobaczmy, strzał z dystansu oddany z 20 metra, Shi Jiayi tutaj właściwie niepilnowany w tej sytuacji. Spóźniony Tomasz Bandrowski, mocne uderzenie na piłkarza Singapuru. No i od 39 minuty, proszę Państwa, Polska Sebastian Przyrowski. Teraz wyjście Przyrowskiego poza nasze pole karne i musi wracać polski bramkarz, bo jest szansa. No i gdyby nie Kamil Glik, to byłby remis w tym meczu. Ależ masa błędów dzisiaj w obronie. No teraz przydarzył się takowy również Przyrowskiemu, który wybił za krótko piłkę wprost pod nogi Irwana Szacha. Ten uderzył bardzo przytomnie, no ale ambicja Glika pozwoliła na to, że nie ma remisu w tym spotkaniu. No przyznam szczerze, że byłaby to spora kompromitacja, gdyby piłkarze Singapuru doprowadzili do wyrównania przeciwnika w pojedynku 1-1. Teraz dostrzeg Iwańskiego, okazja dla polskiej drużyny. Kiełb, szansa! Słupek ratuje teraz drużynę Singapuru od straty gola, a bliski szczęścia i powodzenia Jacek Kiełb. Udało mu się strzelić bramkę w 26. Przynajmniej jedną akcję przeprowadzić, czy wystarczy czasu naszym zawodnikom. Teraz dogranie do Lewandowskiego. Był faulowany Robert Lewandowski. Czy będzie rzut karny dla polskiego zespołu? Tak jest. Druga w dzisiejszym meczu, 11 dla polskiej drużyny. No i jeśli Robert Lewandowski, to będzie miał okazję ustrzelić hat-tricka w dzisiejszym meczu. Zobaczmy. Dobre wyjście Lewandowskiego. Sprytnie dotyka pierwszy piłki. Baharudin wślizgiem próbuje ratować sytuację, ale fauluje polskiego zawodnika. No i drugi rzut karny w dzisiejszym meczu dla polskiego zespołu. Ale tym razem nie Robert Lewandowski, a Maciej Iwański ustawił sobie piłkę. Czy będzie trzeci gol dla naszego zespołu? Iwański! Jest 3-1. Jeśli dobrze rozegrają piłkę, jeśli do prostopadłego podania wychodzi napastnik, to zawsze w takiej akcji jest zalążek bramki. W meczu z tak słabym, powiedzmy to sobie szczerze, rywalem, jakim jest Singapur. Szkoda, że tych sytuacji Polacy nie wykorzystali w większej ilości. Prowadzimy 3-1. Teoretycznie można być z tego rezultatu zadowolonym, bo przecież przed nami jeszcze druga połowa tego meczu i pewnie to prowadzenie zostanie podwyższone, ale zbyt wielkiego. Teraz Robak, Iwański, świetne prostopadłe zagranie do Marcina Robaka. Okazja do strzelenia bramki, ależ teraz nie wykorzystuje swojej szansy Marcin Robak. Świetne rozegranie piłki między Robakiem a Iwańskim. Bardzo dokładne dogranie przez Macieja Iwańskiego. No i popatrzmy, miał dużo czasu, sporo miejsca Marcin Robak. No ale niestety lepszy w tym pojedynku bramkarz reprezentacji Singapuru. Szkoda. No dwie okazje, niewiele brakowałoby w tej sytuacji, znalazł się sam na sam
z bramkarza. Mieliśmy teraz powtórkę tej sytuacji. Nie widzieliśmy, co działo się dokładnie na boisku, ale sądząc po tej wrzawie, która do nas dobiegała, zdaje się, że piłkarze Singapuru mieli swoją szansę. Zobaczmy. No właśnie, to była, proszę Państwa, bramkowa okazja dla drużyny Singapuru. Szał Piotr Brożek, ale blisko niego są gracze drużyny Singapuru. Teraz Brożek. Brożek zdecydował się na strzał prawą nogą i jest czwarty gol dla polskiej drużyny w 69 minucie meczu. No mówiłem o tym, że szuka sobie miejsca Piotr Brożek. Znany jest z tego, że potrafi świetnie uderzyć lewą nogą. Tymczasem przymierzył teraz bardzo mocno prawą nogą. Jakby zdenerwował się tym, że nie może znaleźć sobie miejsca na to uderzenie lewą nogą. Mocny strzał, no i jak się okazuje, Hassan Sany to też nie jest bramkarz najwyższych lotów. Popatrzmy z tego ujęcia kamery, w jaki sposób wpuszcza piłkę do bramki. Robak. Dobrze przerwana akcja znów. Marcin Robak i szansa dla naszego zespołu. Już teraz nie nadążają za bardzo za naszymi piłkarze Singapuru. No i właściwie można by było tę sytuację pozostawić bez komentarza, aby nie dobijać po prostu Patryka Małeckiego, bo z tego miejsca gol paść powinien. Zobaczmy dogranie Marcina Robaka. O, inna sprawa, ta piłka minimalnie skozłowała przed Patrykiem Małeckim, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie dla napastnika Wisły Kraków. Może ta akcja przyniesie rozstrzygnięcie. Tomasz Nowak obok słupka na bramki Hassana Saniego. No już teraz coraz większa liczba naszych piłkarzy włącza się do tych akcji ofensywnych. Już Jodłowiec próbował swoich ataków, teraz Nowak. Cały kwadrans do zakończenia spotkania. My oglądamy powtórkę tego strzału. Piłka jednak obok słupka bramki Hassana Saniego. Gol. Sadlok. Kamil Glik. I Tomasz Jodłowiec. A w drugiej połowie meczu już piłkarze Singapuru nie stworzyli sobie takiej ilości sytuacji jak w pierwszej, już bardziej agresywnie grająca nasza obrona. Teraz Marcin Robak, no może teraz Marcin pokona Hassana Saniego. Broni bramkarz Singapuru. O, złapał się za głowę napastnik Widzewa Łódź. Druga wyborna okazja do tego, by zapisać się na listę strzelców w tym spotkaniu. Udało się w meczu z Tajlandią, ale w spotkaniu z Singapurem tam oprócz Duricza, oprócz Dziai są także Nigeryjczycy, Kasmir Dixon, Serb Mustafik Farudin. Teraz gol dla polskiej reprezentacji. Patryk Małecki wreszcie dopina swego. No, uśpiona trochę drużyna Singapuru i jest bramka dla reprezentacji Polski. Piąta bramka, więc identyczny mamy w tej chwili rezultat jak w meczu Dania-Singapur. Zobaczmy, w jakich okolicznościach Patryk Małecki strzela, piłkę odbija się od słupka, później od pleców Hassana Saniego. I w ten sposób prowadzimy w spotkaniu z Singapurem 5-1. To, co nie udało się Singapurem, oczywiście powodów do wielkiej euforii nie ma, choć teraz jest szansa na szóstego gola. Tomasz Nowak i Hassan Sany. Nieporadnie teraz Nowak zachował się w tej sytuacji. Szkoda, bo to mógł być szósty gol dla naszej drużyny. Ale nie wiem, czy arbiter tutaj nie dopatrzył się faulu. Zdaje się, że właśnie tak jest. Usłyszeliśmy ten gwizdek. Zdaje się, że tam Tomasz Nowak był zahaczany przez swojego rywala. No i proszę Państwa, trzeci rzut karny dla biało-czerwonych w dzisiejszym meczu. To również okazja do tego, by podwyższyć rezultat. A to powtórka tej akcji. Zobaczmy, Tomasz Nowak. No nie wiem, moim zdaniem tutaj akurat w tym przypadku faulu nie było, ale innego zdania był arbiter. Jest rzut karny dla naszej drużyny. 88 minuta i jest szósty gol dla polskiego zespołu. No i Tomasz Nowak strzela bramkę dla polskiej drużyny. Thank you.
To jest oczywiście pierwszy gol Tomasza Nowaka w reprezentacji. Gol zdobyty z rzutu karnego, ale po akcji, którą dzięki dobremu wyjściu właściwie sam sobie wypracował,